Dobre pytanie wam zadam. Kiedy ten system upadnie? Dodatkowym pytaniem jest, kiedy myślisz, że on upadnie? To jest, kiedy myślisz, że ten system upadnie? Kiedy myślisz, że zakończy się wojna? Kiedy myślisz, że i tak dalej? Kiedy myślisz? Bo myślisz z ostatnim filarem, a teraz postrzegasz i takie masz myślenie, więc najlepiej to tak nie być bardzo szczegółowym w tym myśleniu, tylko za niedługo. To jest szybciutko. Wielkie przyspieszenie jest, era transformacji to zawsze ma koniec, więc szybciutko. A era transformacji to nie są lata, wielkie lata. Oczywiście są lata, bo z naszej perspektywy są, ale z perspektywy ludzkości to jest bardzo szybciutko. W jednym pokoleniu, więc w jednym pokoleniu, naszym pokoleniu to się odbędzie transformacja. Więc z twojego życia, no to właśnie kiedy myślisz, że nastąpi ta transformacja tego systemu? Szybciutko. Przyjrzyjcie się rokowi 2025 i dalej. Tak wam mogę podpowiedzieć, bo tu będzie tąpnięcie energii. Pierwszą mieliśmy 2016, potem mieliśmy 2020, teraz mamy 2025, potem następne tąpnięcie będzie 33, a potem już właśnie ostatni ton to będzie 37, więc do 37 roku na pewno tego systemu już nie ma, bo tutaj jest już grubo po systemie walutowym, po systemie, i tutaj już mamy wolną energię. Więc w 37 mamy wolną energię, widzicie, więc mamy popatrzcie, ile już nie musimy mieć tej polityki, tego wszystkiego, tej ropy naftowej, o tym, bo wolna energia to daje ci nagle magię. Dostaniemy magię do ręki i teraz zostawimy te wszystkie rzeczy, które nam nie służą i są sztuczne, bo wolimy magię w ręce, proszę bardzo, bo wolna energia to jest też dostęp do wszystkiego, co jest. Dosłownie, to jest właśnie tylko na sposób taki magiczny, że na sposób twojej wiedzy, jak tam się dostać, bo wszystko ze wszystkim jest połączone, tak, z naszego poziomu też. To jeżeli mamy takie okno, jeszcze możemy tam mieć drzwi, to mamy drzwi, możemy przejść tu, tak, więc tu jesteśmy fizyczni, a tu jesteśmy w równoległej rzeczywistości do tej naszej fizyczności, o właśnie, bo kto Boga temu zabroni poruszać się równolegle, co to, tylko liniowo się będziemy poruszać, na razie się poruszaliśmy w czasie liniowo, tak, sekundy udowadniały nam tą liniowość, a teraz sekunda to dla nas będzie inaczej, bo sami widzimy, jak ten powiedział, że się da, to jak się da, to proszę bardzo. Tak to będzie wyglądało w przyszłości, na razie mamy ten tak zwany system, a ten system to pamiętajcie, sprowadźcie wreszcie do tych ludzi, do imienia, nazwiska, ważne jest imię, nazwisko, więc w pewnym momencie, jeżeli zamienimy takie słowa jak, bo mi system zrobił, bo sąd mi zrobił, bo policja mi zrobiła, choć też używałem tego, to teraz... Czasami jest to łatwiej użyć policji, ale w pewnym sensie będziemy sprowadzać to w przyszłości do konkretnego nazwiska. Ten człowiek z imienia, nazwiska mi to zrobił, tak. Poszedłem do pracy, on poszedł do pracy i tutaj nie wiedziałem, że jak on mi pracuje, to on mi teraz szkodzi, tak. Ja tu pomagam ludziom, robię fajne rzeczy dla ludzi, a ten jeden mi tutaj robi przeciwko mnie, no właśnie. Co to za praca, się pytam, co to za praca? Więc ja sobie idę do takich ludzi, co to za praca tutaj jest, że tutaj będziecie mi szkodzić, no, bo oni mówią płać. Masz obowiązki, no właśnie. A ja mówię, już jest po systemie i bo po systemie to już każdy wie, nawet urzędnicy, że obowiązek jest sam na siebie, więc wszyscy wiedzą, że obowiązek to jest sam na siebie i taki urzędnik, który mówi, masz tutaj mi dopełnić obowiązku i zapłacić. To był taki jedyny, który skansen umysłowy, który dalej będzie wymuszał na siłę, że obowiązek to ty musisz mnie. No widzicie. Więc ja wiem, że obowiązek jest sam na siebie i też wiem, w jakim etapie jestem, na etapie transformacji, czyli ja na razie o tym mówię i chyba nikt nie mówi, Krzyś Chudek jeszcze mówi. Widzicie, a reszta, no możecie jakie fajne narzędzie mieć obowiązek samo na siebie, szanowny urzędniku, więc ja co tu chodzi? Popatrz, tyle osób o tym mówi, to znaczy, że to jest wspólne dla wszystkich, chyba co? Właśnie, a ty pamiętasz takie coś jak wspólne dla wszystkich? A wiesz o tym, że jest coś takiego jak wspólne dla wszystkich? Zdajesz sobie sprawę, że są wspólne rzeczy dla wszystkich? No właśnie, to są wspólne dla wszystkich, tak jest. Wspólne dla wszystkich to, no co jest właśnie wspólne dla wszystkich? Prawo jest wspólne dla wszystkich, proszę bardzo, no właśnie, czy znasz prawo, czy mówimy o narzuconych regułach? Że można rozmawiać z takim urzędnikiem i on stwierdzi, że właściwie pan ma tyle samo mocy, co ja.
Tak. Właśnie tamten też. I wszystko ma tyle samo mocy co ja, więc jakie płacenie, panie kochanie? No właśnie nie da się, widzi pan, wziąć panu pieniędzy jak tylko na siłę, tylko na siłę. Więc ci urzędnicy nagle zrozumieją, że oni robią tylko na siłę, na siłę, na siłę, na siłę. Idzie do pracy i robi ludziom na siłę, na siłę. Tak wyglądają urzędy. Nie wszyscy oczywiście w urzędach tak robią, ale tutaj nie lubimy takich, którzy robią na siłę. Pisma nam dają, że ostatni termin. Pisma nam dają, że tutaj właściwie już ci konto zajęli. Do takich się idzie, do konkretnych imion i nazwisk, się rozmawia z takim człowiekiem. Właśnie. A jak cię wyrzuca, jak tam coś tam, no to macie moje przypadki, żeby wiedzieć, jak będziecie traktowani w przypadku, jeżeli zaczniecie mówić prawdę. Definiować rzeczy lepiej. Innymi słowy, jak będziecie podobni do mnie, to będziecie podobnie traktowani. Więc może wymyślcie sobie sposób taki, żeby was tak nie traktowali aż za bardzo. Pamiętajcie, zawsze jest metoda łatwiejsza. Łatwiejsza metoda. Można też zapowiedzieć się, z czym się przyjdzie. Na przykład pismo takie rzucić. Pismo, załóżmy, ma te 30 kartek jakieś tam. Wyjaśnienie wszystkiego, a jak nie, to przyjdę. To jest takie wyjaśnienie, że masz mi odpuścić. To jest właśnie, a najlepiej od definicji obowiązku. To jest obowiązek, więc jeżeli przychodzę do ciebie, to znaczy, że coś tu jest nie tak z twoim czytaniem, ze zrozumieniem, a masz podnosić kwalifikacje zawodowe, to jest tak napisane, że ci to podniesie. To nie przyłożyłeś się do roboty, to teraz tu siedzę i z tobą rozmawiam. Też można wejść w taki scenariusz, przygotować ich do, kto tu do ciebie przyjdzie. Bo też pamiętajcie, że też taki urzędnika może przyjść z danej klasy adwokat i mówić, słuchaj, tutaj pismo przysłałaś tutaj mojemu klientowi, tak, no właśnie, więc wycofujesz, to jest moja propozycja, a jak nie, to spotkałem się na procesie cywilnym, tutaj ci się samo wyjaśni, widzisz, że po co ci pieniądze tracić, po co pieniądze tracić, powiedz, zmień tu klientowi i tyle, no właśnie. Chciałbym zatrudnić takiego mecenasa, który to by tak powiedział fajnie. Są materiały, jestem pierwszy, ostatni raz, koleżanko, masz tutaj 7 dni. 7 dni, a potem masz bankową pozew, o ile ci tutaj damy, żebyś wiedziała, o ile. Bo tutaj panu Rafałowi zajęłaś tyle. Pan Rafał by chciał, patrząc na ciebie, no to będzie trwało trochę, trwało, no to jak będzie trwało, no to będzie kosztowało, bo nie będzie szybciej, to właśnie, to będzie taniej. Taki cennik, bo ja też, pamiętajcie, muszę rozmawiać z tymi ludźmi i z tym sędzią. To też jest moja praca, bo ja też mogę wyjść. O, pan Rafał przyszedł, dobrze, pani Rafał rozegrał. Też tak może być. A też może być tak, że tutaj sędzia mnie nie zna, albo też wejdzie w taki tryb, o, tutaj może być podejrzenie o chorobę umysłową. To jest, więc może panie skarżący, najpierw pana zbadamy, czy pan jest chory umysłowo. Skarga przyszła, teraz siedzimy, a teraz się okazuje, że skarży chory umysłowo z niepoczytalnością. I chorobami jeszcze, to jest właśnie, bo tutaj na papierze jest, jest, no więc ktoś siedzi, no taki skarży na przykład urzędnika. Że bardzo ciekawe, uwzględniają okoliczność chorobową, komu to się robi, bo wtedy to ja bym był strasznie pokrzywdzony, jakby choremu umysłowo jakiś urzędnik wziął pieniądze i nie oddał skutera jeszcze i tam takie tam, wiecie. To tutaj niech urzędnicy zbastują z pismami do mnie, bo wtedy mecenas przychodzi, albo osobiście ja przyjdę z takim wydrukowanym i też sobie doliczę oczywiście do tej usługi, bo ja też nie powinienem tam się zjawiać, jak oni mi to robią. W pewnym sensie niech się nauczą nie wysyłać pewnych rzeczy pewnym ludziom, tak. Bo tak, bo ten zwykły obowiązek chociażby, zwykły obowiązek, rozpoznajcie, idźcie do nich. No. Tylko, że jeszcze nie robiłem tych etapów pozwów cywilnych, którego nikt nie robił, to widzicie, to mogę być pierwszy, a chyba, że mi odpuszczą, to nie będzie wcale, bo jak oni mi nie przesyłają, to nie ma pozwów, popatrzcie się, no nie? Znowu, jak nie ma pozwów, to się nie uczycie, więc wy musielibyście robić jakieś tam pozwy u siebie cywilne, to chociażby to słowo, obowiązek, pani sędzio też obowiązek i wszyscy obowiązek. A czy ty pamiętasz takie rzeczy jak wspólny dla wszystkich obowiązek, że to jest samo na siebie, no? A dlaczego właśnie? Dlatego, że na kanale jest więcej dlaczego. To się samo wyjaśnia. Skoro ja sobie mogłem wyjaśnić, to każdy sobie może podobnie wyjaśnić, czyli przypomnieć sobie, co jest wspólne dla wszystkich. Więc ja wam przypominam, co jest wspólne dla wszystkich. Obowiązek jest wspólny dla wszystkich z definicji, czyli to jest samo na siebie narzucona reguła i samo na siebie narzucone zobowiązanie. Właśnie. I tyle. To jest obowiązek, czyli jak ktoś mówi, że na siłę, to znaczy, że to nie to, tylko jego. Teraz on mówi jego, a tutaj wiadomo, że jego to nie będzie to. Jedna jest definicja preferencji, bo to jest preferencja jest jedna, więc definicja też jest jedna, więc on będzie ci posługiwał się nie swoimi prawdami, czyli przegrał proces cywilny bankowy.
A jak ci sędzia powie, że wygrał proces, sędziego znowu to samo. I tak w kółko, widzicie, aż wreszcie ktoś powie tak, no to są jednak definicje moich preferencji. To jest jednak wspólne dla wszystkich z tym obowiązkiem. Tak, ile tutaj panu zaprzeczało? Raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie. Pamiętajcie, w roku 2037 też będę żył i też mogę mieć taką wokandę. Jakby jakiś uparty sędzia był z tym obowiązkiem i tutaj mówi tak, sędzio, mamy 2037, kosmici lądują, to już zapowiedziane, już tak wszyscy wiedzą, bo to jest koniec ery ograniczeń, tak. Więc panie sędzio, pan jest jeszcze ograniczony w obowiązku, że pan tu mówi, że muszę zapłacić, tak. I odsetki jeszcze pan tu mówi, tak, a panie kochany, a to jaką mamy teraz walutę, bo sztuczny konstrukt upadł, tak. Tutaj wszystkie sztuczne konstrukty upadły po erze transformacji, no nie? Po transformacji to jesteś czysty, to odpadasz od tego wszystkiego. Tutaj jeden mi został, no i właśnie przegrał kupę kasy, więc słuchajcie, przyspieszmy tą erę transformacji i udajcie się do tych sędziów i mówcie im po nazwisku, po imieniu. To są zwykli ludzie, którzy grają taką rolę, teatrzyk, ciemna dolina, co wam mogę powiedzieć. Z jasnym światłem do nich idźcie, z wiedzą do nich idźcie. To jak nie ty, to ja, jak nie ja, to ty. Tutaj wreszcie trzeba do nich przegadać. I to samo pytanie, i to samo pytanie, i to samo pytanie. I na przykład obowiązek. Dzisiaj wam cisnę po tym obowiązku i innych wyrazów nie podpowiadam, żebyście weszli w ten obowiązek, takie łatwe to. Krzyś tutaj chudek już załapał obowiązku, to też musi się ułożyć. Pamiętajcie, też się ułoży. To nie jest tak, że ja mam już taką lekkość i ho, 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 a wy jeszcze o czym on mówi, po pewnym czasie będziecie mieć lekkość. Więc to są takie etapy, bo to się nie dzieje natychmiast, bo to jest czas. W 2037 to też czas odchodzi z nas i sędzia mówi, co tam się wydarzyło wtedy. A ja mówię, jakie wtedy, jak jest tu, tu kreujemy, tu jesteśmy, tu kreujemy, a tam to o historii sobie gadamy. A historia jest tworzona z teraźniejszości, bo jesteśmy tu i stąd tworzymy. Tak to bym rozmawiał w 2037 z sędzią, chyba że jeszcze lepiej bym rozmawiał, ale w 2024 już potrafię. Potrafię rozmawiać jak ludzie z 2037, popatrzcie jak fajne, no nie? Nie dadzą mi się nabrać na system, bo zawsze możecie mieć taką kontrolę z urzędu tak zwanego i wam ktoś narzuci w 2036, że teraz będziemy mieć globalną strukturę tworzone, nowy parlament, wszystko, budynki pięknie, każdy może reprezentować świat, to jest. Tylko, że ten jeden rządzący to wszystko ustawił, kartował, bo to jest pod jego, to pod kogo to jest robione, pod wszystkich. Myśmy sobie wymyślili te urzędy, myśmy sobie tak chcieli ten Parlament Europejski, to my, czy tutaj zawsze ktoś tam się zjawi, taki jeden artysta, który posunie temat dalej i dalej, dalej. Właśnie aż po glob, proszę bardzo. Bo mu za mało. No właśnie, ja mówię, w teraźniejszości to każdemu wystarczy. Zbliżamy się do takiego trendu, że każdemu wystarczy, proszę Państwa, i każdy będzie oswojony z nowymi definicjami. Oswojony na tyle, że będzie postępował według swojej wiary, więc rzeczywistość zmienia się. Jeżeli zmieniasz swoją wiarę, swoje definicje, to rzeczywistość zmienia się, więc idziemy ku zmienionej rzeczywistości, proszę Państwa, idziemy, idziemy. Tylko, że jesteśmy uparci, negatywność wychodzi na stół i teraz obecnie widzimy chaos, czyli właściwie ten trend do góry my widzimy jako chaos. Odsuńcie ten filtr chaosu, zobaczycie pozytywną energię. Zapraszam do takiego myślenia, bo to jest nasza przyszłość. Tak jest. Nie ma od tego odwrotu, proszę Państwa, wszystko będzie zmienione, więc sędziów nie będzie kiedyś. To już macie chyba jasno wyjaśnione. Co wy na to?